Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska, witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Jesteśmy dzisiaj znów w powiększonym składzie, a moimi gośćmi są Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Tumy. Dzień dobry. Joanna Olejnik, Platforma Obywatelska. Witam Państwa. Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz Katarzyna Wiśniewska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Zacznijmy może od pytania takiego najświeższego. Co sądzicie Państwo w wyborze wiceprzewodniczących podczas ostatniej sesji Rady Miasta Płocka? Przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, pierwszy raz opozycja nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. To może od pana Jacka zaczniemy. Dlaczego ode mnie? Siedzi pan najbliżej po lewej. Zawsze od tej strony zaczynam. Zaangażowany. Okej. Dla mnie wygląda to w ten sposób, że niestety jest to jasna polityka, przeniesienie tej polityki wojenki popisowskiej na lokalny szczebel. Obie partie są wobec siebie nastawione bardzo wrogo i obie partie sobie w jakiś tam sposób dokuczają. Ja tak to widzę, że to nie jest pierwsza, nie wiem, czy to nazwać złośliwość, czy to bardziej dosadnie nazwać, ale nie jest to pierwsza taka sytuacja i na pewno nie ostatnia. Na pewno będzie to jednak dalej kontynuowane przez obie partie, boję się tylko, żeby nie narosła jakaś spirala wzajemnych oskarżeń, wzajemnego sprawiania sobie kłopotu zamiast współpracy. Pani Anna. No ja jestem radną od 8 lat i po prostu wiem, jaka dyskusja jest na sesjach, jaka dyskusja, jaki poziom jest na Radzie Miasta. I no nie jest to żadna wojenka, którą chcielibyśmy wprowadzić, tylko też jest to taka decyzja radnych, którzy chyba powiedzieli dość, jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości, o pewną dyskusję lub jej brak, jaka toczy się na sesjach, o jakby występowanie jednej osoby, gdzie ciężko się czasami odnieść do argumentów, tak? Bo ja może 8 lat temu, może 7, 6, szybciej nawet na taką dyskusję wchodziłam, jeśli chodzi o panią radną Kulpę. Potem sobie kiedyś powiedziałam, że nie, to nie jest twój poziom, nie chcę brać w tym udziału, nie chcę tak rozmawiać. I myślę, że tutaj z radnymi podjęliśmy taką dobrą decyzję. Ja się zastanawiałam, czy powinien być jeden z członków klubu w prezydium. Nie była to łatwa decyzja. Zaproponowałam panią Iwonę Krajewską i później znowu sposób, w którym potraktowała moją wypowiedź pani radna Kulpa, pomyślałam sobie, miałaś wątpliwości, odpowiedź nadeszła. Dobrze zrobiłaś. Pani Wioletto, co pani na to? Znaczy tak, cieszę się przede wszystkim, że oceniają nie radni radnych, tylko oceniają mieszkańcy radnych i moją pracę mieszkańcy ocenili, zdobyłam największą ilość głosów wśród wszystkich radnych i bardzo się cieszę i przede wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom za to, czyli znaczy, że ta praca, którą wykonuję, ciężka praca, bo to trzeba pogodzić oczywiście pracę zawodową z pracą radnego, przynosi efekty, tak? Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają, a powiem bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Żyznej. Z wczorajszego dnia szkoda, że pan prezydent nie pochwalił tej złej radnej. Udało się załatwić odstępstwo budowlane dla mieszkańców ulicy Żyznej. Mam nadzieję, że już teraz poleci to jak spłatka, bo tak naprawdę teraz już wszystko zależy tylko od prezydenta i od jego decyzji. Natomiast odpowiadając panu a propos tych konfliktów, tak, czy to jest konflikt pomiędzy dwoma partiami? No tak, w pewien sposób mieszkańców. Jeśli pan pozwoli, to chciałabym odpowiedzieć na to, co pan powiedział. Nie, dlatego, że wczoraj na sesji pokazaliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy ponad tymi podziałami. Szukamy tego porozumienia, czyli zagłosowaliśmy na pana Jaroszewskiego jako przewodniczącego rady. Zagłosowaliśmy
na dwóch wiceprzewodniczących, którzy zostali zgłoszeni. Jeden przedstawiciel PSL-u, drugi przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Natomiast to Platforma Obywatelska zaproponowała drugiego przedstawiciela, tym samym blokując jakiekolwiek miejsce dla reprezentanta największego klubu. I powiedzmy sobie jedno, to nie tylko jest opozycyjny klub w Radzie Miasta Płocka, tylko największy klub w Radzie Miasta Płocka, liczący 11 radnych, który nie ma swojego reprezentanta w prezydium Rady. I to oczywiście ja podkreślałam, że to nie chodzi o stanowiska, tak? Tylko chodzi o dobry obyczaj, który został no w jakiś sposób zachwiany, tak? Czy wprowadzany, ja określiłam to jako system totalitarny, tak? Czyli generalnie to teraz już no nie mamy reprezentacji w prezydium, za chwilkę nie będziemy mieli też reprezentacji w komisjach merytorycznych, które będą za chwilkę powoływane, ich przewodniczących bądź wiceprzewodniczących. Powiem tak, to nie o stołki tu chodzi, kolokwialnie mówiąc, tylko o pewne porozumienie i wcielanie w życie tego, co się mówi. Bo ja wczoraj z ust zarówno przewodniczącego Rady, jak i prezydenta słyszałam o tym porozumieniu, o tym, że z każdym będziemy rozmawiać, komu, dla kogo jest ważne dobro mieszkańców i tego miasta. Natomiast w czynach mamy zupełnie co innego. Dla mnie jest bardzo ważne to miasto, jego mieszkańcy, bo właśnie to robię, tak? To, co powiedziałam przed chwilą, to było jedno z moich najważniejszych celów, żeby pomóc mieszkańcom ulicy Żyznej. Czy robię coś źle dla mieszkańców? Nie, chcę robić dobrze dla tego miasta, jego mieszkańców. Niestety z drugiej strony są tylko słowa, a niestety czynów nie ma. Pani Kasiu. To ja wyrażę takie bardzo moje własne, prywatne zdanie. Nie chciałabym tutaj za swoich kolegów się wypowiadać, ale mam podobny pogląd jak Jacek, że tak naprawdę coś z góry przeszło na dół. Ja, proszę Państwa, naprawdę myślałam, że samorząd troszeczkę innymi prawami się kieruje, że działamy lokalnie, to, co się gdzieś tam dzieje, no, mamy na uwadze, to kształtuje pewien sposób podejmowania decyzji, ale dzieje się to troszeczkę obok. Osobiście uważam, że to źle się stało, że PiS nie ma swojego przedstawiciela. Tak jak Jacek powiedział, to gdzieś narastało. Przed chwilą słyszeliśmy, że wczoraj się zachowaliście super i okej. Tylko, że ja myślę, że ten konflikt troszeczkę trzeba przesunąć w czasie, cofnąć się do poprzedniej Dokładnie, kadencji. Tak. I to jest coś, co mi się nie podoba, bo mamy w tej chwili nowe rozdanie. Co było, to było. Niestety niektórzy nie potrafili się chyba wznieść ponad. I jeżeli, tak jak tu koleżanka powiedziała, dostała odpowiedź. Jeżeli Państwo tak bardzo krytykujecie i nie podoba Wam się to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie chodzi o to, ale nie, ale proszę, ja tylko nawiązuję. Jeżeli uważacie Państwo, że to Wam się nie podoba, to nie, zastanawia, proszę, tak mówię, jeżeli, tak sposób, jeżeli sposób działania się nie podoba, jeżeli sposób wypowiedzi się nie podoba, nie wiem, jak mam bardziej to tak oględnie powiedzieć, to zastanawiam się, dlaczego robicie to samo? Dlaczego ta spirala jednak się nakręca? Dlaczego nie potrafiliście w tym momencie Państwo, którzy zagłosowali w ten sposób, nie mówię tego konkretnie do Pani, tylko po prostu dlaczego tak się stało, dlaczego nie potrafiliście powiedzieć, okej, jesteśmy ponad to, pokażemy pewien poziom, pewną kulturę, to nie chodzi o stołki, i tak mamy większość, pokażmy dobrą wolę. Osobiście jest mi przykro, że tak naprawdę sprowadza się to do tego, że tak naprawdę czekam na następną sesję i na tak zwaną nawalankę. Ripostę. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście, ta sesja powinna być przyjemna, wyjątkowa, wielu nowych radnych. Ja siedziałam i patrzyłam na to. Mi nie było przyjemnie. Na te riposty, które padały, wzajemne, to naprawdę z boku nie wyglądało fajnie. I szczerze mówiąc, to oczekuję, że ta kadencja, która będzie bardzo trudna dla wszystkich, w mojej ocenie, jednak troszeczkę się unormuje, bo jeżeli tak to ma wyglądać, to będzie straconych 5 lat.
jeżeli to ma być taka wzajemna szarpanina. Szczerze mówiąc, 5 lat to jest kawał czasu. Nie chciałabym, żebyśmy zmarnowali wszyscy razem ten czas. A tak to wygląda od strony mieszkańców. Znaczy, przykre jest tylko to, że abstrahując już od przynależności partyjnej, tak, bo w dużej mierze też ocenia się ludzi, tak, bo w wyborach samorządowych też mieszkańcy inaczej traktują te wybory. Nie traktują tak stricte tylko politycznie, ale głosują też na człowieka, tak, jeśli rzeczywiście działa, jeśli coś robi, jeśli sprawdza się w tej roli samorządowca, to pomimo jakiegoś szyldu partyjnego oni powiedzą, że w wyborach parlamentarnych nie zagłosują na tą partię, ale na tego człowieka, pomimo że jest z tej listy, ja zagłosuję, bo wiem, że jest okej. I w tym kontekście przykro jest mi z tego powodu, że akurat trafiło to na osobę szanowanego i bardzo zasłużonego człowieka, pana Tomasza Korgi, który był zgłoszony przez nasz klub. I uważam, że jest to człowiek, który mimo wszystko nie zasługuje na takie potraktowanie. A to, co pani radna wspomniała, że się odniosłam do tych słów, no bo to było tak jakby no porównywać, no nie chcę używać, dobrze, nie będę używać no, porównywać. Ja bym prosiła, żeby pani nie porównywała po prostu między chodzi sobą o też to, radnych chodzi, i zasług. Proszę mi nie przerywać, proszę mi dać skończyć zdanie. Chodzi mi o to, że nie można porównywać znajomości z koleżanką z podwórka z osobą człowieka, który od 31 lat poświęca się chorym, śmiertelnie chorym osobom. Nie można porównywać człowieka, który od 98 roku jest radnym, który miał szereg odznaczeń, uhonorowany został również tytułem Płocczanina Roku. Nie można w ten sposób po prostu. To zwykła kultura i dobry obyczaj tak naprawdę wskazywał, że każdy z tych klubów swoich, przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji nawet koło miało swojego reprezentanta, nie tylko kluby, bo był pan Chetkowski przecież, gdzie nie było klubu SLD, mieli swoich reprezentantów w prezydium rady i tak by wskazywało, żebyśmy tym tokiem myślenia szli dalej, no ale niestety zostało to przerwane, zachwiane, no trudno. Ja właśnie to jest też takie przykre, że pani porównuje radnych. Ja rozumiem i znam zasługi pana Korgi, zresztą sami tak jako klub i pan Jaroszewski zgłosił go chyba jako zasłużony dla Polska, to my żeśmy zrobili jako klub. Nie, to był 2003 rok. Nie wiem, wydaje mi się, że też jakieś Płocczanin roku był 2003. Tutaj od pana Artura Jaroszewskiego dostał, taki został mianowany, więc, ale nie można też porównywać jakby radnych i ten sposób, w który pani się wypowiedziała wczoraj co do mojej wypowiedzi i co do radnych. Życie jest takie, jakie jest. Mamy urodziny, mamy jakąś promocję, mamy naukę, mamy szkolenia, mamy różne części życia i nie można teraz się odnosić, że ktoś, kto pomaga czy w chorobie, może być lepszym. No bo wszyscy tutaj działamy na rzecz Płocka, no i to jest drugi przykład, no gdzie pani nie zachowuje się naprawdę w porządku. A co do dyskusji, jak pani wczoraj zauważyła, no ja się nie odniosłam do tych słów. Dzisiaj znowu zostałam wywołana do tablicy, poproszono mnie o uzasadnienie mojej decyzji, no i o tym powiedziałam, ale proszę zobaczyć, ja już nie chcę wchodzić na taką dyskusję, jaką nam pani radna proponuje na sesjach. Ja jestem pod wrażeniem na przykład prezydenta Jacka Terebusa, który czasem się denerwuje, ale jest tak odpowiedzialną osobą, jest tak merytoryczną, tak, że trzyma się tej merytoryki, odpowiada bardzo merytorycznie. No to jest jedna, z osób, których ja znam i podziwiam za to, że on zna naprawdę każdy swój projekt, tak? I cokolwiek mówi, to mówi bardzo na temat, no tutaj są cały czas docinki. Jeśli państwo nie chcecie takiej merytoryki, no to wspierajcie też nasz i wspierajcie te osoby, tak, na Radzie Miasta, które takiej merytoryki nie chcą podejmować. Ale szanowni państwo, w każdym także systemie... Także bym też prosiła o to i o taką wyrozumiałość do radnych na przykład klubu, czy wcześniej Platformy, czy dzisiaj Koalicji, że my czasami nie chcemy się wypowiadać, no bo nie chcemy
wchodzić właśnie na taki poziom dyskusji. To nie znaczy, że nie mamy wiedzy, to nie znaczy, że nie możemy powiedzieć coś uszczypliwego, że nie potrafimy, że nie mamy odwagi, nie chcemy tak dyskutować. To nie chodzi o poziom dyskusji, szanowna pani radna, ale tylko tylko chodzi o opcję, która w tej chwili pani powiedziała, Koalicja Obywatelska. No dla mnie nie ma Koalicji Obywatelskiej, bo państwo nie macie żadnego przedstawiciela partii nowoczesnej u siebie wśród radnych, więc są to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, PiS-u i PSL-u. Stworzyliście państwo koalicję pomiędzy Platformą Obywatelską a PSL-em, a my jako radni PiS-u jesteśmy w opozycji. Więc trudno byłoby oczekiwać, żeby opozycja zamknęła się, nic nie powiedziała. Proszę też nie odwracać taka jest rola opozycji, żeby przyglądać się, patrzeć, wnikliwie analizować. I żeby tak się, ale uwagi, przepraszam, nie przerywałam pani. Po to jest potrzebna rola opozycji, żeby patrzeć się, wnikliwie analizować i z tego, co wiem, ja jestem oceniana właśnie jako jedna z radnych, która wnikliwie analizuje wszystkie dokumenty, czyta, przygotowuje się. Nie oceniam innych radnych, żebyśmy się jasno zrozumieli. Ja mówię o swojej pracy tylko i wyłącznie. I też oceną niejako jest wynik wyborczy, który otrzymałam i to jest cenne. Bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast szanowna pani radna, nie pani jest oceniać moją dyskusję, którą prowadzę na sesjach. Ja oczywiście wnikam w najdrobniejszy szczegół i tak będę i obiecuję, że nadal będę to robić, bo taka jest rola radnego i opozycji. Natomiast nie robię tego złośliwie, tylko czytając dokumenty wiele rzeczy można wyłuskać i przedstawić mieszkańcom. I tak będę do tej pory to robiłam i tak będę nadal robić. Więc nie zniechęcicie mnie państwo. Pierwsze pytanie, które sprostujemy po przerwie, bo już przekroczyliśmy czas. Pierwsze pytanie, które miało być tylko rozpoczęciem dyskusji, przerodziło nam się w jeden pełny temat, choć faktycznie jest on kontrowersyjny. Ja pozwolę sobie tylko jako podsumowanie tego tematu zadać pytanie, czy faktycznie największy klub w Radzie Miasta jest, który jest reprezentantem mieszkańców, którzy ich wybrali. Zasłużył sobie na to, żeby nie być w prezydium, bo czy bardziej ukarano PiS, czy bardziej ukarano tych mieszkańców, którzy na PiS zagłosowali. Ale w tym punkcie skończymy, wracamy tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam państwa po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Jacek Rudzieniec. Witam ponownie. Joanna Olejnik. Witam. Wioletta Kulpa. Witam również. I Katarzyna Wiśniewska. Witam ponownie. I kończymy nasz dość kontrowersyjny, jak się okazuje, temat wyboru wiceprzewodniczących. Tutaj pani Kasia prosiła. Tak, ja chciałam tylko właśnie tak, myślałam, że jeszcze zdążę na rozluźnienie atmosfery, bo ja chciałam powiedzieć, że reprezentuję PSL Porozumienie Społeczne i w ramach koalicji jest PSL Porozumienie Społeczne, nam się udało wprowadzić element społeczny, także ja chciałam tylko powiedzieć, że to tak nie wygląda. Element, nie określajmy tego w ten sposób. Czynnik społeczny. Tak. No my może poczekamy te 5 lat jako stowarzyszenie. Za 5 lat spotkamy się. Trzymam kciuki. Dzięki. To jak już jesteśmy przy polityce, to może przejdziemy do drugiego zagadnienia w takim razie. Na polskiej scenie politycznej ostatnio zaczynają się pojawiać nowe, nazwijmy to, twory. Robert Biedroń jeździ już po Polsce, zbierając materiał do programu swojego nowego ugrupowania. Jutro będzie w Płocku. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru ogłosił też niedawno powstanie ugrupowania Teraz, a bezpartyjni samorządowcy zaczynają faktycznie zaznaczać się na scenie politycznej. Jak państwo sądzicie, czy to jest już stała tendencja na scenie politycznej polskiej, czy raczej coś, co za chwilę nam zniknie? To dla odmiany od pani Kasi zaczniemy. No, dziękuję, liczyłam, że będę na końcu. To znaczy tak, ja panu Robertowi Biedroniowi bardzo kibicuję, uważam, odbieram go jako bardzo sympatycznego, rzutkiego człowieka. Nie znam go osobiście, ale tak go odbieram. Myślę, że ma większe szanse, żeby coś stworzyć niż pan Ryszard Petru.
taki jest mój odbiór. Zaznajomiłam się z tymi jego propozycjami. One naprawdę są ciekawe. One przydałoby się je wprowadzić, wcielić w życie, tylko że to chyba nie będzie ten czas. Myślę, że nie będzie dana szansa, żeby to jednak z większym rozmachem poszło, bo polaryzacja na scenie politycznej jest ogromna i tak naprawdę uważam, że w wyborach to będzie tak, albo ci, co są za, albo ci, co są przeciw. Tak naprawdę wszystko to, co jest z boku, zostanie pominięte, zmarginalizowane, nie będzie miało szansy zaistnieć. Także no, twory będą się pojawiały. Kibicuję panu Robertowi, panu Ryszardowi, też życzę wszystkiego dobrego, ale myślę, że ta opcja, ta karta już troszeczkę się zgrała. Pani Violet. Znaczy ja myślę, że polaryzacja sceny politycznej w Polsce już nastąpiła. Zresztą po wielu latach od zdobycia demokracji, od w końcu tych prawdziwych demokratycznych wyborów, tych parlamentarnych, kiedy przyszliśmy przez kilkanaście partii politycznych przeróżnych, które kiedyś były w parlamencie, chyba idziemy w kierunku tym, który jakby funkcjonuje w innych krajach, które rzeczywiście wypracowywały sobie lata tą demokrację, czy Niemcy, czy Stany Zjednoczone, i tam rzeczywiście ta scena polityczna jest jasno określona, czyli na przykład Republikanie, Demokraci, czy CDU, CSU i tak dalej. I myślę, że u nas będzie tak chyba się to kształtowało, że będzie to scena polityczna raczej pomiędzy dwoma obozami politycznymi, czyli PiS-em i Platformą Obywatelską. Natomiast wszystkie, może nie chcę mówić jakimś tam określeniem, które jest często używane. Mniejsze partie polityczne, które są często na zasadzie koalicji wcielane, siłą rzeczy prędzej czy później i tak znikną z tej sceny politycznej. W związku z tym raczej nie przewiduję długiej kariery i jakichś specjalnych osiągnięć, jeśli chodzi o pana Petru. Natomiast no, ja akurat mam odmienne zdanie co do pana Biedronia a propos tej rzutkości niż koleżanka. Raczej nie sądzę, żeby gdzieś tam zaistniał. Natomiast nie przewiduję zbyt dużego rozmachu politycznego dla tych mniejszych partii, które się tworzą. Natomiast co jest niepokojące, co również o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o skalę samorządów, bo pani redaktor wspomniała o samorządowcach, które też chcą zaistnieć w polityce. Ja tylko przypomnę, że kiedyś było takie ugrupowanie kilku samorządowców, którzy nie pochodzili z partii politycznych, i oni założyli właśnie w wyborach parlamentarnych komitet, i wiem, że on też nie uzyskał dużego poparcia. Czyli to jest tak, że ludzie jako wyborcy często klasyfikują konkretne osoby, że te dokładnie sprawdzają się w samorządzie i nie chcą ich popierać w wyborach parlamentarnych dalej. Natomiast w przypadku parlamentarzystów no, utarło się, że ci, którzy się sprawdzili, oczywiście na nich głosujemy i dalej zostają tymi parlamentarzystami, reprezentują Polaków. Natomiast nie sądzę, żebyśmy na scenie samorządowej również wyklarowali teraz komitety społeczne, które się jeszcze 4 lata temu czy 8 lat temu istniały, natomiast teraz w tych wyborach, co dla mnie jest niepokojące, w tych wyborach w tegorocznych niestety zniknęły i startowały tylko same partie polityczne, i tylko 3 partie zasiadają obecnie w Radzie Miasta Płocka i one reprezentują mieszkańców. I to chyba jest takie, jakbym patrzyła z pozycji samorządowca, to dla mnie jest niepokojące, że praktycznie nie istnieją społeczne, czy stowarzyszenia, czy różne formacje, które kiedyś funkcjonowały na rynku w miasta Płocka, a teraz ich po prostu nie ma w kontekście wyborów. Odbudowują się. Nie, ja mówię w kontekście tych wyborów, ale no jednak mieszkańcy wybierają partie polityczne. Pani Anna. Ja myślę, że no, najbliższych wyborów samorządowych, jeśli chodzi o wybory do parlamentu, to niedużo się zmieni, natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, no to ja też kibicuję różnym komitetom społecznym, różnym mniejszym ugrupowaniom, tak, żeby próbowały, żeby startowały. No jeśli mają intencje dobre, chcą rozwijać miasto, chcą mieć tu głos, to ja jestem jak najbardziej też za tymi ludźmi, żeby oni mogli zabierać swój głos w Radzie Miasta, mogli mieć przedstawicieli w Radzie Miasta, jak najbardziej jestem za tym.
Ale pan Biedroń i pan Petru mają? To znaczy ja tutaj do nich też się nie będę odnosiła, ponieważ no jakby nie posiadam tej wiedzy, nie jestem wizjonerem. Tutaj naprawdę osoby po studiach, profesorowie próbują na ten temat rozmawiać. To się też nie zawsze przekłada na rzeczywistość. A ja się bardziej też tu interesuję, co się dzieje w tej chwili w samorządzie naszym płockim. Panie Jacku, pan jako członek stowarzyszenia pewnie będzie miał odmienną opinię. Ja mam oczywiście, że odmienną opinię, nawet dość radykalnie powiem, że system dwupartyjny jako demokrata uważam za system, który jest patologiczny, dąży do tego, żeby jednak jedna z partii, które w tym duopolu zazwyczaj funkcjonują, przejmowała kontrolę. Mówimy o systemie amerykańskim. System amerykański jest absolutnie inny niż mamy do czynienia z systemami, które są w Europie. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, ilu jest kandydatów na kandydata na prezydenta w Stanach podczas debaty wśród demokratów, wśród republikanów. Temat Stanów Zjednoczonych. Temat Niemiec wywołany do tablicy. W Niemczech mamy CDU, CSU, mamy SPD i mamy nagle, ni stąd, ni zowąd, wszystkich wyprzedzających lewym pasem zielonych, którzy raz się też pojawiają, raz znikają, ale oni są. Alternatywa dla Niemiec, kolejna partia, która też światopoglądowo, może nie przez wszystkich, bardzo chwalona, natomiast też pojawiła się bardzo agresywnie na rynku politycznym Niemiec. W związku z tym, jako demokrata uważam, że każdy obywatel ma prawo do swojego własnego wyboru partii. Nie może być tak, że mamy tylko i wyłącznie albo lewych, albo prawych, albo czerwonych, albo niebieskich. W związku z tym dla mnie system progów wyborczych, system Donta, to są systemy, które naprawdę blokują demokrację, które nie pozwalają dojść do głosu mniejszym, a naprawdę często bardzo ważnym organizacjom, które miałyby do przekazania naprawdę społeczeństwu wartości. W tej chwili albo, właśnie a propos tych wyborów samorządowych, które mieliśmy, albo startujemy pod szyldem większej partii, większego stowarzyszenia i wtedy rzeczywiście mamy szansę, że ktoś zagłosuje przeciw w związku z tym za nami, albo nie istniejemy. My byliśmy przed takim faktem dokonanym, postawieni, też musieliśmy wybrać tak, jak wybraliśmy. Dużo nas to nauczyło. Zdecydowanie uważam, że system dwupartyjny to nie jest dobry system. Przede wszystkim, co on powoduje? Znowu wrócę do tego. Powoduje wojenki, powoduje animozję. W momencie, w którym proszę spojrzeć na Holandię. W Holandii jest 16-17 partii, które wchodzą w skład parlamentu. To jest chaos, powiedziałaby jedna osoba. A druga powie, okej, ale my musimy się dogadywać, my musimy szukać kompromisu, my musimy zawiązywać koalicje, które są czasami naprawdę egzotyczne. No tak, tylko że mimo wszystko mieszkańcy u nas wybrali, tak? No też spolaryzowało się to w jakiś sposób. Wybrali, spolaryzowali jak najbardziej, natomiast no jest to pewna tendencja rozwojowa w tym kraju, którą być może należy odwrócić. Teraz tak, spójrzmy. Nie wiem, czy pan zauważył, że jeśli nawet już tworzą się te koalicje, tak? Przeróżne, to po jakimś czasie ta większa partia zaczyna wchłaniać częściowo tą małą i ona zaczyna powoli zanikać. Tak jak jest w moim przekonaniu z Nowoczesną. Dokładnie, tak jest. Tak? Czyli Nowoczesna tak praktycznie dominuje. Nie ma. Tak naprawdę nie ma. Dlatego powstał między innymi, wydaje mi się, nowy ruch Ryszarda Petru, który chce przyciągnąć te osoby, które są, nazwijmy to, sierotami po Nowoczesnej. Nie oszukujmy się. Ile osób tych będzie? Myślę, że będzie ich sporo. Natomiast czy partia teraz dotrze do szerokiego odbiorcy? Jest to partia z mimo wszystko z trudnym programem dla wyborcy, który wybiera przeciw. I z trudnym liderem, który już dał się poznać od publicznej. Liderzy, ja tutaj to bym tego nie demonizował, chociażby z tego powodu, że liderów mamy, jakich mamy. No wpadki mieli wszyscy. To można byłoby godzinami opowiadać o naprawdę każdy o wszystkich. Się trzeba uderzyć się w piersi jak najbardziej. Pan Petru jest... Więc o to chodzi. To jest demotów. Znaczy, jeżeli można, to nie demonizujemy. Powiem tak, wpadki pana Ryszarda są dla mnie osobiście urocze.
Ale, ale spokojnie, spokojnie. One są urocze. One dla mnie nie skreślają go po prostu jako człowieka. One są, naprawdę powiem wam, że... Stwierdzenie sześciu królów już weszło. No. Ale słuchajcie... Ale one pokazują żywego człowieka, ale nieustawionego, bardzo stricte. Ale słuchajcie, to o to chodzi. To też pokazuje tak naprawdę, że chwilami powinniśmy troszeczkę dystansu do tego nabrać. Tylko, że tu Jacku, myślę, że dlaczego powiedziałam, że to jest troszeczkę tak w moim odbiorze zgrana karta, ponieważ... Ale ja jeszcze chcę o Robercie porozmawiać i jeszcze o... I wrócimy. I nie tylko, a my nie kończymy, bo mamy minutę do końca programu. Bo jeszcze tak, jeszcze rzeczywiście, spójrzmy na Roberta Biedronia. Ktoś musi tak naprawdę w tej chwili pracować nad lewicą. Normalny kraj z normalną sceną polityczną ma lewicę, prawicę. Owszem, no te ekstrema ultrasów lewicowych, prawicowych już nie bierzemy pod uwagę. Ale ktoś musi tą lewicę rzeczywiście ogarniać. I to w sposób nowoczesny, w sposób współczesny. Aby prezentować nową wizję lewicy, a nie tą właśnie zgraną kartę, posłużę się Kasiu twoim słowem, która tak naprawdę już też do wielu osób nie trafia. Zapominacie jeszcze o Marku Jakubiaku. Marek Jakubiak z kolei, myślę, że po drugiej stronie od Roberta Biedronia... Może nie przez przypadek zapomniałem, przepraszam. Będzie chciał znowu konsolidować tą stronę prawą, która też jest w jakiś tam sposób osierocona. Oni, że tak użyję takiego słowa, na plecach Pawła Kukiza osiągnęli też jakiś status rozpoznawalności i status bycia w polityce. I no, jeżeli chodzi o partię Kukiz, no nie oszukujmy się, znaczy partię, stowarzyszenie poniekąd. Teraz ma być partia. No właśnie, teraz ma być partia i... Na pewno pan Marek Jakubiak też będzie starał się stworzyć z tego. Ale myślę, że niewiele z tego wyjdzie też. Bo to... Ile wyjdzie, to jest to, co mówiliśmy, jest bardzo spolaryzowane. Za mało czasu. Jest też, weźmy pod uwagę fakt, że za chwilę są wybory parlamentarne. Tak, to jest bardzo krótki okres czasu. Zbudować partię polityczną potrzeba na to kilku lat. Tak, tylko czy teraz, jeżeli mówimy, czy będą jakiekolwiek zmiany w przeciągu tego roku, tych dwóch lat na scenie politycznej? Ja się nie spodziewam dużych, bo to jest zbyt krótki okres czasu. W ciągu pięciu lat. To wszystko zależy od konsekwencji, to wszystko zależy od konsekwencji ludzi, o których rozmawialiśmy. To w takim razie podsumowując już tę dyskusję, bo czas nam się skończył, może życzmy sobie jednak, żeby społecznicy, którzy chcą działać niezależnie od partii politycznych, doszli do głosu, bo być może jest to jakiś pomysł na to, żeby i partie polityczne zaczęły ze sobą i z nimi rozmawiać. Dziękuję bardzo Państwu za udział w audycji. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Jacek Rudzieniec. Dziękuję bardzo. Joanna Olejnik. Dziękuję bardzo. Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. I Katarzyna Wiśniewska. Dziękuję bardzo i ja chciałam powiedzieć, że ja sobie bardzo życzę i wszystkim tego, co pani powiedziała. Dziękuję bardzo, życzymy sobie tego wszyscy, a ja Państwu dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam już za tydzień. Przekrój tygodnia.